wiele pytań odnośnie naszego Doja Challengera. Postanowiliśmy nagrać odcinek w sumie na półmetku składania tego auta. Chcemy Wam pokazać, jak samochodzik w tym momencie wygląda. Jest on już poskładany karoseryjnie w całości. Wszystkie elementy są założone. Zderzaki, które widzicie z przodu, to będą jeszcze wymienione. One płyną ze Stanów, są już zamówione. Dach, który tutaj widzicie, jest nie do końca pomalowany i nie przez przypadek. Będzie tutaj założony winyl, który czarny dach wyglądający jak skóra. Zderzaczek tylny tak samo jest do wymiany, płynie ze Stanów. Brakujące listy, brakujące napisy, tak samo wszystko jest zakupione. Zaprezentujemy Wam silnik tego samochodu. Jest to 340, czyli 5,7 litra, 240 koni. Jest on od podstaw złożony, całkowicie nowy silniczek. I największą ciekawostką tego samochodu mamy tutaj marking number, czyli numery nabite na silniku zgadzają się z numerami VIN. Jest to bardzo cenne i to było głównym bodźcem, żeby zacząć renowację tego samochodu. Silnik jest wyposażony w osprzęt, cały osprzęt jest nowy, alternator, chłodnica, wspomaganie kierownicy, pompa wspomagania, wydechy, to wszystko w tym samochodzie jest nowe. Również czterogardzielowy gaźnik Edelblocka. Zaprezentuję Państwu, jak odpalamy. Środek, jak widać, został zapodkładowany i czeka na wykonanie tapicerki. Wszystkie siedzenia już są rozebrane i nasz zaprzyjaźniony tapicer wykonuje nową tapicerkę. Będzie ona w białym kolorze, tak jak wychodziła w oryginalnie z salonu. Jak Państwo widzą, wnętrze tego samochodu jest tak zwane Pro z porządnymi siedzeniami.